Na środowej konferencji prasowej kandydat na prezydenta miasta Grzegorz Mackiewicz na nowo wywołał szeroko komentowaną sprawę zadłużenia miasta, stwierdzając, że gdyby chciał tak naprawdę faktycznie udowodnić swoją rację, podałby mnie do sądu i wtedy w sądzie musiałby przedstawić dokumenty na potwierdzenie swoich racji, a przedstawił jak na konferencji prasowej prezentację. W czwartek do mediów trafiły zeskanowane dokumenty, a konkretnie kwartalne sprawozdanie miasta Suwałki o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji złożone po upływie trzeciego kwartału bieżącego roku do Ministerstwa Finansów. Najaktualniejsze z możliwych. W sprawozdaniu czarno na białym. Stan zadłużenia miasta 136 938 748 zł. W kredycie długoterminowym. W krótkoterminowym 0. Stan poręczeń i gwarancji wydanych przez miasto 0. Na dole stron 3 i 4 zeskanowanego sprawozdania podpisy skarbnika i prezydenta miasta, które nie budzą wątpliwości co do ich wiarygodności. Skarbnik miasta Wiesław Stelmach w związku z informacjami podawanymi mediom wydał również oświadczenie następującej treści. Uprzejmie informuję, że na dzień 17 października 2018 roku stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek bez spółek komunalnych wynosi 136 938 700 zł. Na dzień 10 października 2018 roku zadłużenie spółek komunalnych z tytułu zaciągniętych w bankach i funduszach celowych kredytów i pożyczek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 25 790 800 zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Suwałkach budżetem miasta na 2018 rok, po zmianach dokonanych w ciągu roku, limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wykorzystania w 2018 roku wynosi 51 768 400 zł i na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany. Limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do ewentualnego zaciągnięcia i spłaty w 2018 roku wynosi 10 milionów złotych i na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany. Prognozowany w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach w ciągu roku dług miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 182 157 200 zł. Przy założeniu, że deficyt budżetowy na koniec roku 2018 będzie równy zaplanowanemu w budżecie na ten sam rok, to jest 50 793 700 zł oraz zaciągnięciu kredytu bankowego w pełnej wysokości. Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia miasta, będący jedynym określającym wydolność finansową i ujęty w uchwalonej przez Radę Miejską wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-38, bez spełnienia którego nie można uchwalić budżetu, wynosi 8,55%. Wykorzystany wskaźnik w uchwalonym budżecie na 2018 rok to 4,29%, a zatem połowa dopuszczalnego wskaźnika. Z doświadczeń ostatnich lat oraz zdecydowanego wzrostu dochodów miasta w związku z bardzo dobrą realizacją dochodów między innymi z tytułu udziału w PIT i CIT oraz podatkach i opłatach lokalnych wynika, że wykonany deficyt budżetowy będzie zdecydowanie niższy od planowanego, w związku z tym dopuszczalny maksymalny limit kredytu do zaciągnięcia nie będzie wykorzystane. Reguła ta dotyczy nie tylko budżetów samorządowych, ale i budżetu państwa. W podpisie Wiesław Stelmach, skarbnik miasta Suwałki. Oświadczenie to wraz ze skanami dokumentów dostępne jest również na stronie ratusza.